W diecezji bielsko-żywieckiej istnieje miejsce szczególne z wielu powodów. Chodzi o dawny obóz koncentracyjny Auschwitz-Birkenau, nazywany fabryką śmierci, choć ja wolę nazywać to miejsce manufakturą świętości. W miejscu, w którym zginęło ponad milion ofiar, jak w innych sytuacjach przełomu czy granicznych, dochodzi do niezwykłej polaryzacji. Wielu odwraca się od Boga, traci nadzieję, rzuca się na druty. Inni znowu zabijają, aby ocalić swoje życie. Jeszcze inni okazują się bohaterami, oddają ostatni kawałek chleba, a nawet swoje życie za innych. Niektórzy stają się świętymi. Tak było w przypadku ojca Maksymiliana Kolbe czy Edyty Stein. Ale oprócz nich możemy doliczyć się ponad 50 osób, które w tym straszliwym miejscu zginęły, a później zostały ogłoszone przez Kościół świętymi lub błogosławionymi, albo ich proces trwa. Koronawirus, który rozprzestrzenia się coraz bardziej, zbierając żniwo śmierci, staje się okazją do tego, by zdobyć kapitał, także polityczny. Ktoś inny zyskuje sławę, jeszcze inny przez beztroskie zachowanie przyczynia się do choroby i śmierci podatnych na zachorowanie. Ta sama sytuacja sprawia, że ktoś zdobywa się na heroizm, bezinteresownie pomagając potrzebującym, inny decyduje się na odważne wypełnianie swoich obowiązków wobec społeczeństwa. Ileś osób może w tych okolicznościach umrzeć w opinii świętości. Epidemia sprawia polaryzację, wyostrzenie, nieraz ujawnia różne żądze czy duchy drzemiące w człowieku. Może prowadzić do myśli, że to kara Boża za grzechy, a nawet prowadzić do wskazywania winnych i grzeszników. Powiedzmy od razu, jak odpowiada Jezus na podobne myślenie. Pytającym go mówi: czy myślicie, że owych 18, na których zwaliła się wieża w Siloam i zabiła ich, było większymi winowajcami niż inni mieszkańcy Jerozolimy? Bynajmniej, powiadam wam, lecz jeśli się nie nawrócicie, wszyscy podobnie zginiecie. Chcę Jezus tym samym powiedzieć, że tego typu znaki są dla żyjących i słyszących o tego rodzaju nieszczęściach. Nie dla wskazywania winnego albo większego grzesznika, ale dla opamiętnienia mnie, poruszenia i nawrócenia. Dlatego nawet gdybyśmy mieli do siebie mieć pretensje albo szukać winnego mojego zachorowania, to raczej zapytajmy, do czego wzywa mnie to nieszczęście, które dotyka mnie czy tylu ludzi w Polsce czy na całym świecie. Czas epidemii sprawia, że przedziwnie krzyżują się drogi wiary i rozumu, religii i państwa. Ścierają się zaś ze sobą też ogromne i bardzo różne emocje. Na zagrożenie epidemiczne nakłada się cała paleta możliwości zachowań i reakcji. Wobec narastającego zagrożenia reagują rozmaite służby i organy państwa. Zmienia się prawo. Nieraz w taki sposób, że wierzącemu może się wydawać, że przeżywamy czas prześladowań, ograniczenia praw wierzących, zamachu na praktyki religijne, a nawet wystąpienia antychrysta. Znakiem czasu jest dziś kapłan, który nie może wpuścić do świątyni więcej niż 50 wiernych. Dla zrozumienia tego skrzyżowania porządku świeckiego i religijnego trzeba przywołać właśnie kapłanów Izraela. Do ich zadań należało nie tylko składanie ofiar, ale także orzekanie o tym, co jest czyste, a co nie. A nawet o wykluczeniu albo przywróceniu kogoś do społeczności Izraela. To potomkowie Aarona oglądali uważnie skórę człowieka chorego, by orzec, czy zmiany na niej wskazują na trąd, czy nie. W przypadku rozpoznania choroby kapłan miał orzec wykluczenie ze społeczności zdrowych, czystych i świętych. Wykluczony zaś, mieszkający poza społeczeństwem, miał obowiązek wołać z daleka: jestem trędowaty.
To wszystko zaliczamy dziś do sfery medycyny i higieny, używając takich słów jak kwarantanna czy izolacja. Tymczasem tego typu reguły i przepisy znalazły się w Piśmie Świętym, w prawie religijnym, dotyczącym czystości. Kapłan Izraela mógł później orzec uzdrowienie z trądu i przywrócić człowieka do świętej społeczności Izraela. Dzisiejsi kapłani, niezależnie od wiernych, którzy mogą gromadzić się na nabożeństwo, są gotowi służyć pojednaniu z Bogiem i przywrócenia do społeczności świętych, namaszczać chorych, błogosławić małżeństwa. W ten sposób przywracają nas dziś do jedności z Bogiem i Kościołem. W trzecią niedzielę Wielkiego Postu 2020 roku świątynie w Polsce będą zamknięte. Na Eucharystii może być garstka wiernych albo nikt. To rzecz niespotykana od lat. Znak czasu, który zmusza do zastanowienia nad czasem, w którym przyszło nam żyć. W ten sposób możemy zaczynać rozumieć, co czują chrześcijanie, którzy gromadzą się w małych wspólnotach Kościoła podziemnego i prześladowanego. Jak przeżywają z kolei inni wierni brak kapłanów i mszy świętej. My pozostajemy w domach na znak miłości wobec siebie i bliźnich. Jak bowiem mówią lekarze i epidemiolodzy, nawet w grupie 50 osób może się znaleźć ktoś zdolny zarazić, a równocześnie ktoś, kto będzie podatny na zarażenie, a nawet w takim stanie, że umrze. Znak pustej świątyni przeżywamy w okresie Wielkiego Postu, a więc czasu pokuty i nawrócenia, a także wchodzenia w mękę pańską. Na końcu zaś spodziewamy się radości z naszego odkupienia przez śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa. Ten znak oświetla niezwykła zapowiedź proroka Ageusza, wielkiego entuzjasty odbudowy zburzonej świątyni jerozolimskiej. Mimo skromności materialnej przyszłej budowli, jej wielkość stanowić będzie sam Bóg i Jego zbawienie. Ufamy i my, że po czasie epidemii i naszemu ogołoceniu z radości chodzenia do naszej świątyni, dzięki łasce Boga umocnimy naszą wiarę, wydoskonalimy naszą nadzieję i nauczymy się miłować, a także, co ważne, okazywać miłosierdzie. Do tego, moi drodzy, niech prowadzi nas Słowo Boże, które będziemy odczytywać w kontekście wydarzeń, które są przed nami.